Cześć, witam Was w lekcjach poświęconych gitarze basowej, a w tych lekcjach, w tym ciągu kilku odcinków porozmawiamy o walkingu. Co to jest walking? Nie mniej, nie więcej, tylko pochody basowe realizowane najczęściej w gatunkach typu blues oraz jazz. I te właśnie gatunki omówimy sobie w dzisiejszym odcinku. Natomiast podstawowa forma bluesa i walkingu. Zaczniemy od akordów, od przypomnienia akordów triady harmonicznej. Poruszać się będziemy cały czas w tonacji F-dur, bardzo popularnej tonacji do ćwiczenia walkingów. Jakie akordy, jakie trzy akordy triady harmonicznej będziemy mieli w tejże tonacji? Tonika, akord, który wyznacza nam tonację, to będzie F-dur. Za chwilę je zagram, zresztą po kolei i zaprezentuję. Subdominanta, akord zbudowany na czwartym stopniu gamy, F-dur, to będzie akord B-dur, subdominanta. Oraz dominanta, bardzo istotny akord, w tym przypadku C-dur. Trzy akordy, triada harmoniczna. F-dur, tonika. B-dur, subdominanta. Dla uściślenia dodajmy, że chodzi tutaj o nasze klasyczne polskie B-dur, czyli inaczej mówiąc również AIS, tak? Czyli podwyższone A. Wracamy do tematu dominanta C-dur. Po tym krótkim wprowadzeniu i przypomnieniu, o jakie akordy chodzi, cofnijmy się jeszcze bardziej do podstaw. Budowę walkingu i jego naukę rozpoczniemy na razie bazując na jednym akordzie. Będziemy bazować na F-durze cały czas, a później rozwiniemy to właśnie o triadę harmoniczną. Ja pokrótce wyjaśnię, o co chodzi, od razu pokazując to w praktyce. Do ogrywania akordu bądź akordów, do grania walkingu potrzeba nam jeszcze wiedzy albo jej przypomnienia po prostu. Wiedzy o składnikach akordów. Jak w przypadku szczególnie tutaj basówki ograć w podstawowy sposób akord, w tym przypadku F-dur. Pamiętajmy, podstawowy akord trójdźwięk składa się z prymy, czyli F, tercji wielkiej, tutaj to jest dźwięk A, i kwinty czystej, czyli C. A więc posłuchajcie, zagram teraz do podkładu rytmicznego po akordzie F-dur, jak najprościej się da. Za chwilę rozszerzymy to, a ja przypomnę tylko, że dla abonentów premium ten właśnie podkład rytmiczny jest udostępniony, jest do ściągnięcia. W dalszej kolejności posłuchajcie, opowiem Wam o kolejnych składnikach akordów. No cóż tutaj dużo mówić. Walking w takiej tylko wyłącznie podstawowej formie opartej na trójdźwiękach
w klasycznej formie jest trochę ubogi, aczkolwiek często należy go grać w ten sposób. Zależy od okoliczności. Natomiast warto go wzbogacić na przykład chociażby o takie interwały jak seksta albo septyma. Można zahaczyć również o oktawę. Słuchamy, oglądamy, uczymy się. Wychodzimy od punktu startowego tak jak było, czyli pryma, tercja, kwinta, seksta, w tym przypadku seksta wielka, dźwięk D, septyma mała, dźwięk S lub dis. Po czym możemy wrócić drogą powrotną. Jeszcze raz. Posłuchajcie teraz tego z podkładem. No i wracamy do naszej triady harmonicznej. Tonika, subdominanta, dominanta. Tym razem zademonstruję Wam podkład rytmiczny wraz z walkingiem zagranym właśnie w tym schemacie. Będzie to już pełna forma 12-taktowego bluesa. Miejcie to na uwadze, że grając po kolejnych trzech akordach będziemy ogrywali dokładnie ten sam schemat, ale pryma za każdym razem będzie znajdowała się w innym miejscu, tak? Czyli zaczynamy normalnie ten schemat od akordu F-dur, tak? Później przechodzimy do B-duru i później w tym przypadku od trzeciego progu, czyli na dominancie, od C-duru realizujemy dokładnie ten sam schemat. Zresztą popatrzcie i posłuchajcie. Pamiętajcie, podkład, abonenci premium mogą ściągnąć sobie ze strony, a przypomnę również, że pod spodem macie dostęp do rozpisanej harmonii, szczególnie pod tą ostatnią wersję. Akordy w następującej kolejności oraz ile czego jest, ile czego następuje. Na dzisiaj a propos walkingu to tyle, ale to jest dopiero początek. Zapraszam na kolejne lekcje. Myślę, że temat bardzo ciekawy, bardzo zajmujący i bardzo pouczający. Ja tymczasem szykuję się do kolejnych walkingowych podróży i Was do tego również zachęcam.